Niedawno na naszym kanale pojawiła się audycja o nowym prawie, czyli o warunkach zabudowy i o tym, że jest to ostatni dzwonek, aby wystąpić o takie warunki zabudowy, bo może się okazać, że na Twojej działce już nic nie będzie można budować, a jeżeli chcesz kupić działkę, no to może być to też okazja. W komentarzach zadaliście wiele pytań, a także czasami stwierdzeń, które, powiedzmy szczerze, obrazują jedynie poziom niewiedzy i o tym też mówią, jak bardzo wielu z Was wierzy w coś takiego mitycznego, jak tak zwane odrolnienie działki, a ono nie zawsze jest możliwe. I o tym opowiem w tej audycji, czy będzie można budować na klasie trzeciej, pod jakimi warunkami. Gdy na przykład wejdzie już plan ogólny, jeżeli interesują ciebie zmiany w prawie oraz rynek nieruchomości, trendy na tym rynku, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych tematów, dziel się również swoimi wrażeniami. O rynku nieruchomości, bo to taka wspólna wymiana myśli. Zapraszam na stronę Symet24.pl, gdzie znajdziesz nasze audycje, wzbogacone o dodatkowe dane i znajdziesz tam również szkolenia online o obrocie, na przykład obrocie gruntami. A sądzę, że one mogą się przydać, bo po prostu w audycjach na YouTube nie jestem w stanie wytłumaczyć tego, co. Jest zawarte w kilkugodzinnym szkoleniu. To po prostu nie ta pojemność YouTube'a. Pytanie, które skłoniło mnie do nagrania tej audycji, brzmi: podobno nie dostanie się już WZ, czyli warunków zabudowy na trzeciej klasie Ziemi. A co będzie z takimi działkami po wejściu planu ogólnego? Czy będzie można? Odrolnić ziemię pod budowę. I tutaj już dodam, jest pierwsze nieporozumienie, bo nie istnieje takie pojęcie, które byśmy nazwali odrolnieniem. W gospodarce gruntami i w ochronie gruntów rolnych i leśnych, o tym są zresztą dwie ustawy, mamy dwa rozłączne terminy. Jednym terminem jest Zmiana przeznaczenia jakiegoś gruntu właśnie z tej produkcji rolnej lub leśnej na tereny, na przykład budowlane, a drugim terminem jest wyłączenie jakiegoś gruntu z produkcji rolnej. I te terminy o tyle są ważne, że na taką zmianę przeznaczenia gruntu, w zależności od jego klasy powierzchni i tak dalej, Potrzebna jest zgoda odpowiedniego organu, w najwyższym przypadku, no to zgoda ministra, który jest odpowiedzialny za rolnictwo. I o taką zmianę przeznaczenia gruntów występuje gmina, która sporządza plan zagospodarowania przestrzennego dla jakiegoś terenu ona jeżeli chce się na takich gruntach budować no to musi o taką zgodę wystąpić to oznacza że o taką zmianę przeznaczenia gruntów nie występuje osoba prywatna właściciel gruntów tylko właśnie gmina i stroną postępowania jest burmistrz wójt prezydent no w zależności od tego kto taką gminą zarządza, i w dodatku tych przepisów o zmianie przeznaczenia nie stosuje się do terenów, do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. To bardzo ważne. Oczywiście, na przykład w Warszawie są gminy z takiego wianuszka około Warszawskiego, i te gminy czasami są całkowicie, nazwijmy to, wiejskie, bo nawet ten główny ośrodek nie ma statusu miasta, a są też takie gminy, w których na przykład stolica, nazwijmy w cudzysłowie tej gminy, jest miastem, ale pozostałe tereny powszechnie zabudowane są wsią i wtedy one takim przepisom podlegają. Ale jeszcze raz przypominam, wystąpienie o zmianę przeznaczenia gruntu nie dotyczy osoby prywatnej. W sensie takim, że ona jest stroną tego wystąpienia, ale brak zmiany przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlane takiej osobie może uniemożliwić zbudowanie się na danym gruncie. Natomiast na wstępie wspomniałem również inny termin, i terminem tym jest wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej. I to już dotyczy osoby. Prywatnej I to jest odpłatne, i to w dodatku, w takiej opłacie jednorazowej, plus jeszcze jakieś opłaty rozłożone na raty na najbliższe 10 lat. Kwota tych opłat może być bardzo duża, jest uzależniona oczywiście od klasy gruntów, i jeśli ktoś jest zainteresowany tym. Ile musiałby zapłacić za takie odrolnienie? No to odsyłam do ustawy o ochronie gruntów rolnych lub leśnych, lub do naszych szkoleń na stronie 24 24pl tam się tego dowiecie. Co jest ważne, ta zgoda na takie wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej ważna jest w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę. I w dodatku jeszcze dodam, że te opłaty Mogą przejść na nabywcę domu, więc jeżeli handlujecie domami lub chcecie kupić jakiś dom, to dowiedzcie się, czy grozi Wam ta opłata, już tak na przykład te opłaty wnoszone co roku. Wróćmy jednak do pytania naszego widza: Więc jeżeli chodzi o to, czy będzie można odrolnić ziemię pod budowę, to odpowiedź jest taka, żebyś dostał Decyzję o warunkach zabudowy po 1 stycznia 2026, a właściwie od tego dnia to w tej gminie musi obowiązywać plan ogólny. I na terenie, który w tym planie ogólnym przewidywany jest pod zabudowę tam będzie można wystąpić i otrzymać ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy. Ale jeżeli nie ma takiego planu, to po prostu na tym gruncie decyzji o warunkach zabudowy nie dostaniesz. Możesz o nią wystąpić jeszcze dzisiaj dla tego samego gruntu, bo jeszcze dzisiaj w Twojej gminie może nie być tego planu ogólnego i masz jeszcze tych. Kilkanaście miesięcy na przeprowadzenie całego procesu, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. O tym mówiłem szerzej w audycji o nowym prawie i link do tej audycji Wam zostawiam w opisie tego filmu. Przejdźmy teraz do tego problemu gruntu klasy trzeciej lub nawet gruntów klasy wyższej, bo też bywa, że na takich gruntach musimy się budować. Bo po prostu innej klasy gruntów w koło nie ma. Jak już zasygnalizowałem, wiele w tej dziedzinie zmieniła zmiana, reforma planowania przestrzennego. Ta zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym weszła w życie 24 września 2023 roku i odniosę się do stanu już obecnego nie będę komentował stanu przeszłego, bo to nie ma sensu oraz do stanu. Który nastąpi po 1 stycznia 2026, a dokładnie właśnie od tego dnia. Wspomniałem na początku o tej zmianie przeznaczenia, na którą może być potrzebna zgoda ministra odpowiedzialnego za rolnictwo, i w tym obecnym stanie prawnym zgoda ministra na przeznaczenie na cele nierolnicze jakiegoś gruntu nie jest wymagana tylko i wyłącznie w przypadku gruntów. Położonych w obszarze uzupełniania, zabudowy w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To oznacza, że po prostu dla danego terenu musi być sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego. Nie ma planu, nie ma przekształcania. Takiego gruntu, nie ma zmiany jego przeznaczenia, nie ma możliwości wydania WZ-ki na taki grunt. Czyli, jeżeli ktoś chce ten grunt zabudować, to musi czekać, aż wejdzie w życie plan ogólny dla danego terenu, i w tym planie ten grunt będzie przeznaczony, w, będzie nazywał się w strefie. Pod uzupełnianie zabudowy, i wtedy będzie można wystąpić o warunki zabudowy. No, może się oczywiście zdarzyć, że gmina ustanowi coś lepszego, czyli yy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, i już wtedy o tę wuzetkę nie trzeba będzie występować. Ale przypominam jeszcze raz, że w momencie, kiedy będzie się chciało rozpocząć budowę na takim gruncie, to będzie trzeba wystąpić o wyłączenie. Gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, co może się wiązać z mniejszą lub większą opłatą z tego tytułu. Od 1 stycznia 2026 roku sytuacja zmieni się o tyle, że będzie obowiązywał powiedzmy taki przepis o milczącej zgodzie. Chodzi tu o to, że właśnie od tego dnia, jeżeli władze gminy wystąpią do ministra o zezwolenie na zmianę przeznaczenia takich gruntów, i ten minister w ciągu 60 dni nie wyrazi się w tej sprawie, to znaczy, że taka zgoda na zmianę przeznaczenia tych gruntów została udzielona. No, jest to, można powiedzieć, pewne ułatwienie i miejmy nadzieję przyspieszenie postępowań, to oczywiście też zależy od postawy ministerstwa, bo zawsze oni mogą w jakiś sposób przedłużyć ten proces, zadawać dodatkowe pytania i tak dalej. Zobaczymy jaka będzie polityka od 2006 roku w zakresie udzielania tych zgód. Czyli już udzielając takiej ostatecznej odpowiedzi na pytanie słuchacza. W momencie kiedy wejdzie plan ogólny i działka słuchacza Posiadająca trzecią klasę ziemi, trzecią klasę gruntu, i ona znajdzie się w terenie po przeznaczonym pod uzupełnianie zabudowy, pod jakąś zabudowę w tym planie ogólnym, to tam będzie można dostać decyzję o warunkach zabudowy, bo po prostu ta gmina uzyskała w jakiś sposób albo tę zgodę wcześniej, albo. Na zmianę przeznaczenia, oczywiście, albo nastąpiło to na zasadzie tej milczącej zgody. Pamiętajcie jednak, że to nie zwalnia Was z opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej. To dotyczyło oczywiście gmin tych wiejskich, terenów wiejskich, a jeżeli jesteście w mieście, no to taka zgoda oczywiście nie jest potrzebna jest potrzebny plan ogólny, żeby wydać WZT. I oczywiście nadal jest potrzebna opłata za wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej. I teraz jeszcze taka uwaga na koniec. Bardzo często wiele osób, widziałem, zamieszcza oferty działki, które są rolne, ale mówią: Dobrze, to gmina za chwilę przezna zmieni przeznaczenie. To, jak widzicie, nie gmina decyduje tylko o tym, ale zostanie zmienione przeznaczenie tych terenów na budowlane, bo zostanie uchwalony plan ogólny lub plan miejscowy. I powiem Wam tak, z mojego doświadczenia widziałem wiele osób kupujących takie tanie działki, które chcą się budować na tych działkach, ale potem okazuje się, że ta obietnica tego, że w binie zostanie plan zmieniony, po prostu się nie ziściła. I to z różnych powodów, możecie często jeździć nawet do gminy, tam Wam też powiedzą: tak, pracujemy nad zmianą planu albo nad wprowadzeniem planu, czy to ogólnego, czy planu tego miejscowego. Ale pamiętajcie, że te obie procedury wprowadzania planów jedna prostsza, druga bardziej zawiła. One również wymagają jakichś konsultacji społecznych, współdziałania władz z lokalną społecznością, i może się okazać, że gmina sobie zakłada, że jakiś plan chce wprowadzić, korzystny na przykład, ale z powodu jakichś mniej lub bardziej uzasadnionych protestów mieszkańców, nagle do uchwalenia tego planu nie dochodzi. Albo dochodzi do uchwalenia tego planu w innej formie niż była pierwotnie zakładana. I po prostu ostrzegam, że dopóki nie ma uchwalonego planu, nie jest on już y, obowiązujący, nie wszedł oficjalnie w życie, to do tego czasu nie możecie być stuprocentowo pewni, jakie będzie przeznaczenie danego gruntu. Dlatego jeszcze raz podkreślam, jeżeli Chcecie się budować, a macie okazję wziąć teraz decyzję o warunkach zabudowy, jeszcze zanim weszły te plany ogólne, bo w niektórych gminach jeszcze nawet nie rozpoczęto prac, dodam. No to chyba rozsądną decyzją jest wystąpić o, o decyzji o warunkach zabudowy i mieć w ten sposób działkę, którą będzie można zabudować w przyszłości. Zresztą przypominam też przy okazji, że wraz z ustawą nad tą datą graniczną jest zmiana roku 2025 na 2026, warunki zabudowy, decyzja o warunkach zabudowy będzie i ważność ograniczona w czasie. Dzisiejsze decyzje o warunkach zabudowy nie mają określonego terminu ważności. One mogą być oczywiście stracić ważność, jeżeli na przykład ktoś inny dostał pozwolenie na budowę na danym terenie. To się wydaje zawiłe, ale tak jest. Na jakąś działkę, na jakiś teren można wystąpić wielokrotnie. Wiele osób, nawet nie będących właścicielami, mogą wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. No ale to, jak powiedziałem, już omawialiśmy szczegółowo w innych audycjach na YouTubie. Lub właśnie zapraszam do skorzystania ze strony Symment24.pl, gdzie jest pełna wiedza o obrocie gruntami, o ich dzieleniu, uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy. I tak dalej. Reasumując, zalecam przede wszystkim nie wierzyć w taki ogólny termin odrolnienie, bo on jako taki nie jest z pewnością terminem formalnym. Pamiętać, że jest coś, co się nazywa zmiana przeznaczenia gruntów, na przykład właśnie z rolnych na budowlane, i to się załatwia zupełnie inaczej i tak nie dotyczy i o to nie występuje osoba fizyczna, właściciel terenu, natomiast. Czeka Was tak czy siak, ewentualnie opłata z tytułu wyłączenia jakiegoś gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, i to tak szczerze mówiąc, niekoniecznie w zależności od tego, kiedy ta zmiana przeznaczenia nastąpiła. To są dwa różne terminy: zmiana przeznaczenia i wyłączenie. No cóż, mam nadzieję, że to będzie teraz już troszeczkę jaśniej dla Was. O tym, jak się budować, i też jeszcze raz proszę Was o sugerowanie nam nowych tematów, audycji, bo chcemy robić tematy specjalnie pod Wasze potrzeby. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, jeżeli chcecie wiedzieć, właśnie o zmianach w prawie, o zmianach trendów w obrocie nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się!